Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z gry Maze. Poprzedniego odcinku widziałem, że na dzień dzisiejszy nikt nie obejrzał. To jest takie. Nie wiem, czy jest sens nagrywać, tak? No ja to nagram oczywiście, ale kto to będzie oglądał, skoro poprzedniego odcinka nikt nie oglądał. Oczywiście może to być też tak, że wy sobie po prostu obejrzycie ten odcinek później. Bo na ten czas to 55 subów, a wśród tych 55 osób może być akurat 0 osób, które interesują się tą grą, tak? Więc może w przyszłości kiedyś te wyświetlenia wzrosną. I ogólnie to jest tak. Są dwa chaptery, chyba zrobiłem je dwa. Zrobić przyjaciela to chyba chodzi o Vladiego, a farma to chodzi o to, żeby pewno wejść do tego, do tej bazy. Więc no, dlatego zacząłem od menu głównego, a teraz zrobimy resume game i poprzednio i będziemy grać dalej. Ok, no to resume game, jeśli będzie długo się ładować, to znowu zrobię cięcie i w sumie zrobię cięcie teraz i pokażę wam, będziecie dopiero widzieć grę. Ok, gra się włączyła, więc teraz tak. Przywitajmy się z Bladim na początek. Cześć Bladi. Gdzie ja się z Bladim pożegnałem? Chyba tu. Co, jeszcze raz będzie ta scenka? Ze względu na to, że mi ten. Śma Bladi. Przywitajcie się, w sensie. Możecie się przywitać, nie? Hello, Bladi. Dzisiaj będziemy chodzić razem. Okej. Okay. Czy otworzyła się łazienka, czy jeszcze muszę przejść tu? Okej. Okay. Scenki nie ma. A ten misiek to jakoś szybko nie chodzi. Okej. Okay. Gdzie misiek? Widzicie go tu? On był tam, a steleportował się tu. Najwidoczniej gra przewiduje, że on się będzie teleportował, tak? Ogólnie po pudłach poszedł, nie? Siemo, Vladi. Vladi, trochę szybciej. No, faktycznie się teleportujesz. W poprzednim odcinku na koniec nam się pokazała informacja, że się otworzyło coś w łazienkach. A jedyne wejście do łazienek to jest tu. Najpierw niech Vladi przyjdzie, bo on by też chciał być w temacie, nie? On tak powoli chodzi, śmiesznie piszczy. Zobaczymy, jak on przejdzie przez to. Okej. Okay. To trochę wyglądało, jakby wszedł po tej ściance, nie? No, bo nie skakał. Okej. Okay. Vladi. Musimy wejść do tuneli, więc. Idziemy. Idziemy do tuneli. Co ty? Ty nie idziesz? Okej, okay. To ty sobie tu poczekaj, a ja idę pozwiedzać kanały wentylacyjne. Widzę, że ta kreseczka czerwona gdzieś mnie prowadzi. Ale może zobaczymy, czy przypadkiem tutaj nie ma jakiejś ciekawostki. No, nie ma nic, to jest po prostu ślepy zaułek. No to idziemy czerwoną linią. Idziemy czerwoną linią. I o co chodzi z tymi białymi kreskami? Tego nie wiem. Znowu ciemny zaułek, tak? Ślepy. Aha, no dobra. Skoro tu jest ślepy zaułek, to jedyne co nam pozostaje, iść tą czerwoną linią. Teraz pytanie. Iść tą żółtą, czy nie zbaczać z drogi i iść dalej czerwoną? Wiecie co? Ta żółta linia to mnie interesuje. Okej. Okay. Okej, It mamy should jakąś be me. It scenkę. should be me. Surrounded by idiots, rattled, underappreciated, ridiculed, scorned. Really, what is that? X is not a number. What? Why is that there? We should have kept one around to ask about that. X's. Ugh, ridiculous. Okej, coś rysuje. Much better.
some of my best work with the thing something. What were they doing? Ah, yes! Dealing with unwanted guests! To jest jakaś kukurydza, pewno bra tych poprzednich kukurydz, bo kukurydzy wyglądają normalnie. Aha, on jeszcze butelkę wywalił. Kukurydzy wyglądają normalnie, on ma jakieś siano na sobie. To może jest jakimś ich bratem, cokolwiek. He seems nice. On wygląda miło, tak? On wygląda miło. Serio? Mówisz, było napisane, że on wygląda miło. Wydaje mi się miły. Okej. Okay. Tłumaczę sobie to wpisałem z ciekawością, jak mi to przetłumaczy. Przetłumaczyło mi to, wydaje się miły. Stamtąd przyszedłem, to trzeba iść tędy. Na pewno będzie jeszcze kilka takich scenek. Okej. Okay. Okej. Okay. Super, super. Czyli co? Nasz brat wygląda miło. Ma siano, wywalił butelkę i coś narysował na tablicy. Pytanie, czy ja kiedyś tam dojdę. Dobra. To co? Idziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj nam powie. To znowu będzie ich brat pewnie, tak? Okej, okay. Jest. Where did it go? Not here. Ha! Not here. So insulting! How dare it! This insolence will not be tolerated! This one is dangerous. Not like the others. I can see it already. This one has a brain. Must be dealt with. No tam widzę jakieś karteczki, no to kiedyś musimy dojść na to miejsce, gdzie jest ten sianokos. Ten ta kukurydza z sianem. I zobaczcie, że on ma na plecach jeszcze jakieś coś. Czy coś. Okej. Okay. He's probably talking about you. On najprawdopodobniej mówił o nas, tak? Czyli co, on nas nienawidzi? To jest kolejny przedłon. To jest z góry. To trzeba iść tędy. A tutaj niby ta czerwona. Tamta czerwona kreska jakoś się urwała. Gdzie jest koniec tej czerwonej kreski? Chyba już tutaj, bo widzę, że jest ciemno. Okej. Okay. Widać, pan kukurydza jest i jest też pani kukurydza. Ona jakaś królowa, bo ona wygląda jakoś tak szczególnie, specjalnie inaczej. I tam widzę, ma jakieś leki na stoliku. Kto zniszczył mnie? We are not amused that you have kept us waiting. Has our servant informed you of your task? No, of course not. Imbecile. No matter. One must do things themselves if one would like it done right. Feels like we have been trapped here for an age. Our cowardly captors saw to that by stopping the righteous light from bathing us in its glory. Of course, we would not expect one such as yourself to understand. But perhaps you are different from the rest. Dare we let ourselves hope that we have finally found our champion? No, likely not. But we would be remiss if we did not at least let you attempt to do something of value. So, we bequeath to you your tasks. Restore energy to this wretched place once again, and raise the rings. Only then will you be worthy of consideration. Okay. Ja próbowałem sobie tutaj, podłożyłem sobie telefon, licząc, że mi ten to mi jakoś przetłumaczy, ale niestety komórka nie słyszała. Czyli co, ona tu jest zamknięta, tak? Ona se leży w tym łóżku. Gdzie? Ona jest w tym łóżku? No i ma jakieś leki na stoliku, na lampkę. I ogólnie. Czyli co?
Tu była królowa, tak? Tam był ich brat, a te resztę kukurydzy to jest po prostu jedna wielka rodzina, tak? I z tym bratem tworzą jakąś wielką rodzinę. I chyba tak jest. A my jesteśmy jakimś pewnie farmerem, który zbierał kukurydzę. W międzyczasie te kukurydzy ożyły i próbowały przejąć władzę nad światem. Tylko niestety, jak widać, ten jeden ich brat, znaczy nie wiem, o co z nim chodzi, ale mówił coś o nas. Najpierw był miły, później coś o nas mówił. To nie wiem, czy jest dla nas aż taki miły. Jednak teraz, skoro już tam nic nie ma w tych kanałach, no to idziemy do Gladiego. A co, nie mogę wejść? Idiot! So you are done being stupid up there. Good. Where we go? Dobrze, bardzo dobrze, tak? Skoro bardzo dobrze, to czemu nas nazywasz idiot? On nas przezywa. Gladi nas nie lubi chyba. Gladi nas chyba nie lubi. W każdym razie... Pytanie, czy nam się coś nie otworzyło, bo... Chyba mogło się coś pojawić, a ja mogłem tego nie przeczytać, bo spojrzałem na telefon. Mogłem czegoś nie przeczytać, tak? A gdzie jesteś, Miśku? Vladi, czekam tu na ciebie. W sumie po co ja na niego czekam? Mogę iść eską tyłem. Do tyłu idę. Idę do tyłu, niech mi się ten Vladi pokaże. Jesteś tu, Vladi? Hello? Znowu pudło. Steleportuj się tu. O, jesteś Vladi? Jesteś Vladi? Dobra. Teraz tak. Idziemy tamtędy. Bo pamiętam, że dwie ścieżki były zamknięte, a skoro każdą z nich już zwiedziłem, nie będziemy iść C, bo widzę, że za wolno idę. O. Tam mnie nie było. Co? W takim razie to się miało otworzyć. A to jest co? West Hook Checkpoint. Ok. West Hook Checkpoint. To jest West. Powiem, że hook to jest hack. West. Hook. Ten misiek mi tam chodzi. Słychać, że piszczy. Przynajmniej idzie... A, już stanął. Przynajmniej jak będzie słychać, że to piszczenie, to znaczy, że nikt nas nie zajdzie za plecami, tak. Punkt kontrolny West Hook. To jest po prostu, to jest tego West Hook, nie da się przetłumaczyć. Siema, Vladi. Trochę musiałeś się nachodzić, ale teraz będziemy musieli zejść na dół. Okej, okay, jakieś światełka, rury, te sprawy. Światła się świecą, dobra. Jednak nas prowadzą schody na dół. Tu jest tam. Coś takiego chyba do puszczania wody? No, ale to już się nie nada, bo to jest... Idiot. Gdzie ty jesteś, Vladi? 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 Nie ma go. A gdzie się podział Vladi? Słyszałem, że coś mówił, a go tu nie ma. Ale nie słychać, żeby schodził po schodach. Dobra. O, widzę, że coś... Miśka, twarzyczka jest pokazana, to może on coś ma tu zrobić. Okej. Okay. What? Why is that Vladi's job? What is Vladi supposed to do? Aha, czyli Vladi po prostu ma naprawić tą broken console, tak? Konsolkę naprawisz? Vladi, nasz kochany, bierze w ciebie. Is... Huh? Okej, okay, mam nadzieję, że nie... Okay. Anything can be placed here. Okej. Okay. Czyli po prostu nasz Vladi był coś... Kopnął w komputerek i on zaraz zaczął działać. Inside security check. Mogę tego kliknąć. Ale mamy tutaj coś do zbudowania, czyli tak. Tutaj mamy opaskę. Tu mamy... Gdzie? Muszę najechać na te... Nie, to... Tutaj. Ogólnie myszką... Myszkę miałem za, a niby pokazywało, że jakbym najechał na to, nie? Okej. Okay. Widzę, że to jest... I widzę, że gdzieś pominąłem jakąś rzecz. Widzę, że coś gdzieś pominąłem. No bo nie mogę tego wsadzić. Zobaczcie sami. To tu nie pasuje.
Ale mogę chip jumpsuit. Czyli co? Musimy się wrócić, bo coś gdzieś pominąłem. I trzeba ogarnąć gdzie. Najlepiej zacząć od początku. Początek był tam przy tych... Chyba wiem, czego nie zrobiłem. Przypomina mi się, że przecież tam miałem obraz na początku, który się świecił i ja z nim nic nie zrobiłem. To może o niego chodzi. Wiecie co, ja kliknę shift, bo nie jestem w polu kukurydzy, a takie chodzenie powoli, no to do niczego nie prowadzi. No właśnie. Zapomniałem o tym obrazie, o tym portrecie, no to może go trzeba przemalować? Dokładnie. Misiek, wracamy. No i widzicie, że ja nie wszystko znam. Nie wszystko pamiętam. Nawet jakbym oglądał, to nie wszystko pamiętam. Okej, okay. I teraz sobie pójdziemy sprinter, w takim razie, żeby już czasu nie tracić. Okej. Okay. Mamy portret, to może ten portret... O ten portret tu chodzi, że to niby ma być... Okej, okay. Mamy to, czyli... Daleko nie musiałem iść, bo przynajmniej... Znaczy, ja mam dobrą pamięć, tak? Więc jak sobie pomyślę, no to wiem, gdzie mogłem coś ominąć. Ja się staram nic nie ominąć, ale widzicie. Jest taka możliwość, żeby ominąć. I ogólnie możecie mi teraz... Może ktoś sobie tak myśleć. Skąd ja to wiedziałem? No widzicie. Pamiętałem, że... Znaczy, przypomniało mi się, że obrazu nie... Nie zrobiłem nic z obrazem. On się świecił. To była jedyna rzecz, która została pominięta przeze mnie. Więc teraz mogę kliknąć przycisk, bo to jest niby portret Boba. Okej. Okay. Ja klikam przycisk. Skanuje się, okej. Okay. I drzwiczki zostały otwarte. Okej, Vladi, widzę, że nie podobał ci się ten pomysł, że zrobiliśmy podróbę Boba, ale gra kazała. Bo nie widzę, że tu sporo wody się kiedyś wylało i nikt tego nie miał z czasu posprzątać, tak? Ogólnie zobaczcie, jak to wygląda. Ten portret w ogóle nie przypomina Boba. Bo nie było widać, żeby on miał aż takie zęby prostokątne. Dobra, to jest 0-0. Na górze było 0-1, to jest 0-0, tak? Jesteśmy... Gdzie? With hook control. To jest teraz kontrolny. Już nie... Okej. Okay. Larry, gdzie ty jesteś? Gdzieś cię wcięło? Co ty tak powoli idziesz? Okej. Okay. Wody to nikt nigdy nie posprzątał, ale mogę zrobić... kliknąć te ciężkie drzwi. To kółko do ciężkich drzwi. To klikamy. Hey, look. Okej. Okay. Otworzyło się drzwi. Teraz tak. Wow. I gdzie ja mam tu iść? Zaczniemy tutaj. Bo tu jest najbliżej. Żeby nie... polu kukurydzy się lagowało i mogłem się przyspieszać, ale nie musiałem. Ale teraz sobie będę przyspieszał, nie? Okej. Okay. Misiek, siema. Nie poślizgnij się, nie? Wiem, że... A, tylko mam English Muffina teraz. Są jakieś te rury, te sprawy. Można sobie puścić wodę, a gdzie ta woda wyleci na podłogę? Na to wychodzi. Zobaczcie sami. Tutaj, tą rurą, tą slalomową, że tak powiem, rurą wyleci woda. Lekko ja przejdę, to mi się od razu za mną lezie. Dobra, tutaj się coś zawaliło, jakieś przejście i się tędy nie da przejść. Wydawało mi się, że coś tam widzę, ale nie, to po prostu mi się światło z okna odbija w ekran komputera. Tutaj jest kolejne, ale widzę, że tu jest jakiś... potrzebny jest ten kręciołek do otwarcia drzwi, dobra. Czyli już wiemy, że tutaj jest... Tutaj coś na nas będzie czekać. Jednak musimy pierwić tam. I się... Na dół, bo no tu nic więcej nie zrobiłem, nic się nie świeciło. Myślę, że znaczy będę każde miejsce po kolei sprawdzał.
jeszcze. Ja w sumie mógłbym iść na sam koniec. Może tam będzie coś. I to jest właśnie pytanie. Bo wybiorę jedną drogę. Oczywiście wszystkie zwiedzę, ale wybiorę jedną drogę, a później będzie problem. To jest 0-0. Czy powinien tam iść? Tego nie wiem. A tam jest kolejne przejście, widzę, bo światełko się świeci. Dobra. Najpierw pozwiedzamy cały dół. Później pójdziemy na górę. I wtedy będę wiedział, gdzie się opłaca iść, gdzie nie. Tutaj widzę, że się na górę nigdzie nie idzie. To zacznijmy od tego przejścia. Bo tam się na górę idzie, to tam dużo, dużo czasu stracę. Jakbym miał się wracać po coś, co mogło być tutaj, to już wolę zrobić to teraz. Okej, okay, Bobby znowu. No w sumie mówiłem, że on nie ma aż takich prostokątnych zębów. Ale na tamtym portrecie to mu wystawały te zęby, jakby się ktoś skupił, nie? Okej, okay, mam tutaj kolejne folio. Mam już 23 folio. Jeszcze 52 folia do znalezienia. Jakiś... Fast Removal. Fast Removal. To jakiś może festem miał być? Coś? Misiek tam mi idzie za plecami, słyszę, bo piszczą mu jego nóżki. Pulse People. I leży tutaj. Poniedziałek jest od 8, od 9.30 do 5.00 czynne. Czyli jak widać do 5.00 rano, tak? Ewentualnie to jest po prostu 5.00 po południu. W środę jest nieczynne, w niedzielę jest nieczynne. Środa, czwartek, czwartek, piątek, sobota. Czwartek, piątek... Dobra. Ktoś chce, co nie chce, to życzę. Mógłbym to czytać, ale to trochę za dużo czasu straciłbym na tym. Kolejna karteczka dla zainteresowanych. Ktoś chce, to chce. Ktoś sobie to chce, to nie chce, czyta. Mogę wam to tylko pokazywać, mi się tego nie chce tłumaczyć. Będziecie mieli czas, jak ktoś chce, to nie chce, by zrobić stopa i to tłumacz. Roślinka kolejna, tutaj kolejne portele, a pod portelami jest coś? Pod portelami nie ma nic. Są kolejne karty. I się jak ogólnie, czemu ja na tobie stoję, co? Czemu ja na tobie stoję? Staję na miśku. Dobra. Vladi, Vladi. Nasz kochany Vladi. Chociaż nas przezywa, to jednak jest kochany, tak? Naprawił nam broken konsolę. Zepsutą konsolę. Więc dlaczego mamy go nie nazwać, że jest kochanym, tak? Skoro nam pomaga. To jest kolejny śmietnik i... Ktoś chyba zdążył wynieść śmieci, zanim się ten chaos zaczął tutaj z tymi kukurydzami. Tutaj mamy pierwszy zakręt. To jest jakiś wózek. To się pewno... To jest szafka. To jest szafka przenośna. Aha, tu jest elektryka. Czyli tutaj pewno prąd włączali i wyłączali. A z drugiej strony jest tak. Ta szafka jest przewalona. To jest jakaś... Coffee Maker, maszyna do kawy. A ta maszyna do kawy wygląda nowocześnie, nie? No, wygląda nowocześnie, nie? Okej, Coffee Maker. Dwa przyciski są na dół, dwa do góry. Okej. Tam widzę, że jest kolejna karteczka. Nie, to jest chyba coś do wzięcia, za chwilę się weźmie. Widzę, że tu się książki przy okazji porozwalały. To jest kolejny obraz. Kolejny obraz. Tego obrazu by nie było widać, jakbym tam nie wlazł. Lubis. Ktoś w perspektywie narysował tą reklamę. Lubis. Im dalej, to Lubis jest, tym jest mniejsze. Lubis for you. Okay. Lubis for you. Jest jakieś laboratorium w takim razie. Pełno kabli. Sporo elektroniki, nie? Tam, dlatego mają tam bezpieczniki, więc jeżeli mi coś wyskoczy, no to daleko nie muszą iść. I ogólnie to wszystko jest wokoło elektronika. Tu jest jakieś kolejne przejście, zapudłowane. Tam się coś dzieje. 120 sekund? To co, może wybuchnąć coś? Okej, okay, widzę, że tutaj mogę sobie jeszcze wejść. Tutaj.
Both I have, okay. Ted, Ted, I slow your maze. Dobra, ktoś chce, tak jak mówiłem, nie chcę to czytać. Tego restart jeszcze nie mogę zrobić, bo coś muszę zrobić przed tym. Raczej nie chodzi o to, że to jest jakaś potrzebna rzecz, tylko coś przed tym muszę zrobić. Sporo papierów, ale widzę, że już wszystko pozbierałem. No to idziemy w takim razie z tego wejścia w prawo, bo tam mnie jeszcze nie było. A później pójdziemy na górę, jeśli w prawo nie będzie żadnej ciekawostki. Okej, misiek tam sobie idzie, a ja mogę iść powoli. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zanudzam. Może idę sobie powoli albo szybko. Dobra. Idziemy. Światła się świecą, woda jest wylana, ktoś kliki. Kukurydzy sobie dają. Siemano, kukurydzy. Do waszej bazy wszedłem, nie? Powiesz coś do mnie, czy ja mam tak na ciebie spojrzeć? Ej, stary. Dobra, stary nie chce ze mną gadać, ale może... Do lutów okrągł 4, dobra. Czyli jak widać, nie mogę wejść tu, ale mogę wejść tam na dole. Tam były te jedyne schody, które były odpowiednim wyborem. Ale jednak chciałem pozbierać. Mogło się okazać, że coś potrzebowałem tam do góry i nie wziąłem tego z dołu. I później bym musiał się wracać. I przynajmniej folia pozbierałem, tak? Więc... Z ciekawości, bo tam... Nie wiem, to trochę niepotrzebne, tu się wracam, ale tam jeszcze było jedna tajemnicza, tam jedno tajemnicze wejście. Czy one się otworzyło, czy tylko to jedno się otworzyło? Chciałbym zobaczyć. Teraz zrobię to shiftem. Wiem, że niepotrzebnie się tu wracam, ale chciałbym zobaczyć, czy się przypadkiem nie otworzyło coś tutaj. Bo tutaj było jeszcze tajemne przejście. Kukurydzy... No jest zamknięte, ale Vlad już coś powiedział. Powiedział, że to jest spory syf, nie? Przynajmniej tak mogę to zrozumieć, bo on nie widzę, że ten Vlad nie lubi syfu. Okej, okay, no to w takim razie tam nic nie zostało otwarte, to mogę teraz szybkim sprintem pójść na tamte schody. Przedłużyłem trochę odcinek, sprawdzając tutaj, ale może kogoś interesowało, czy... Tak mi się tam coś nie otworzyło. Okej. Okay. Mamy piwnicę, że tak powiem. Mamy kanały. I trzeba iść tu. Teraz już idę z shiftem. Widzę, że tutaj jakoś specjalnie mało schodów nie ma. Na dole była czerwona ściana. Tu jest żółta ściana. Ale widzę poniszczona ta ściana. Nie. Tu było bardziej pomarańczowe. To tu jest żółte. Tu jest zielone. Co, kolory tęczy to są? Na tych ścianach? No to wychodzi. Niebieski, czerwień, pomarańcz, żółt, zieleń, błękit. Okej, okay. No to faktycznie kolorami tęczy zostały wymalowane te ściany, piętrami w dół. Fioletowy jest na samym końcu tęczy, więc jest na samej górze. A ile to jest pięter? Sub-zero-one. Ile z tych pięter? 6, bo 6 kolorów jest tęczy, więc 6 pięter. Okej, okay, to jest kolejna woda. Widzę, że tutaj mogę sobie wejść, bo nic więcej mnie tu nie czeka. Ja poszedłem pierw tędy, nie? Ale się zlagowało. Widzę, że... Stupid American garbage! Ktoś nas zamknął. Okej, okay, czyli ktoś nas zamknął. Kolejny mamy... Kolejne folio, jakiś statek tu jest. Jakiś podwodny statek. Dobra. Podwodny stan. Ja tutaj widzę, że jest jakaś skrzyneczka. Look at toolbox. Toolbox nie mogę jeszcze otworzyć, bo nie mam klucza. Światełko się świeci, ale... Oczywiście zamknę, zaraz ogarniemy temat, ale najpierw weźmiemy tę... tą kładkę. Loading kit, to się nazywa. A loading kit. Okej. Okay. Pełno pudeł. Okej, okay, to jest jakieś coś do zabawy. Może to jest po prostu
jak coś wpłynęłoby na wodę, to no, używali tych przycisków, żeby to wyciągnąć z wody, żeby nie bawić się z pływaniem. Tak. Ale widzę, że tutaj drzwi się zamknęły. I są jakieś karteczki, okej. Okay. Tu jest... Okej. Okay. Coś tam, żeby był cicho. A tutaj, że zablokowane, tak? Okej. Okay. Tu jest... Nie, zamknięte. Myślałem, że otwarte. Jest jakaś rura. Water pipa. Okej. Okay. Jest sporo tutaj pudeł, nie? Tu pudła, tam pudła. Widzę, że to jest kolejna rzecz. Anything can be placed here. Okay. Widzę, że tu jakiś kluczek jest, za chwilę go zbiorę. Bohomanie, dobra. Pinie ja te. Różowe karteczki pisał Ted, niebieski Bo. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale powtarzam, jakby nie był. Mały kluczek. Może sobie przeczytam o tym. Mam nadzieję, że coś was nie ominęło, nie? Mi się przez chwilę nagranie wyłączyło. Ale w każdym razie zebrałem kluczyk ze stolika i przeczytałem karteczki. Chcecie, to mogę za chwilę jeszcze raz te karteczki wam pokazać. W każdym razie, niby mały kluczyk, a jak sobie go powiększyłem, to jakiś takim specjalnie małym kluczykiem to nie można nazwać. Mały instrument, nie? Mały instrument. Widzę, lubisz kluczyki dla toolboxów zablokowanych, które mógłbyś używać, jeśli ty miałbyś znaleźć jakiś fajny motor, umiejący motor skills. Co to jest motor skills? Nie wiem, czy mi to nie przeszkadza, w sensie, czy wam to nie przeszkadza, że ja tyle tłumaczę. Motor skills. Ale jednak nie wszystkie słówka jeszcze z angielskiego znam, tak? Motor skills. Zdolności motoryczne. Okej. Okay. Dobra. Nie to. Było. Okej, okay, ktoś chce, to nie chce. Czyta te karteczki, w takim razie idziemy tędy. Sporo papierów. Coś tu się chyba rozwaliło i papiery wypadły. Jeszcze jakieś krzesło jest, mogę sobie na nim usiąść. Ale niestety nasz tutaj przyjaciel, osobnik, którym jesteśmy, nie siada. Jeszcze nie wiemy, kim jesteśmy, tak? Jest jakaś mapa. Dlaczego? Co dlaczego? No faktycznie jest tak, jak mówiłem. Tam były te kontrolki, które używali do podnoszenia tego, co wpłynęło, pewno coś puszczali do wody, wodą płynęło tutaj i to wyciągali. I może już się nie obawili w to, żeby płynąć statkiem. Mogę sobie zejść tutaj. Mogę popływać? Nie mogę pływać. Dobra, nie mogę pływać, to idziemy tędy. To jest kolejna kontrolka i nie tylko. Upgrade'owany, tak? Dobra. Tu upgrade'owany, tu jakiś... Czego nie wiesz? W sensie wiem, że coś. Jeszcze niech to czyta, mi to nie jest potrzebne w ogóle. Ja wam to tylko pokazuję, jakby ktoś był zainteresowany treścią tych karteczek. Locket Kelly Case. To case jest zablokowany. Ten pudełko też. Czyli jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, przejść na drugą stronę i otworzyć skrzynkę. Bo widzę, że tu wszystko jest zablokowane. I przy okazji poszukać jajka. Ale chyba daleko nie muszę iść, bo skoro drzwi mnie zamknęły w tym terytorium, no to wszystko będzie tutaj, nie? No, chyba, że po prostu tu będzie kluczyk do otwarcia drzwi, ale nie. Widzę, że tu jest młotek i jakiś box cutter. To pewno jest do pudełka. Raczej nie jest to jajkiem, ani nie otworzy tym... tamtego... no tego na gitary, tak? Ten cello case to jest to coś, co się... Ten cello case to jest...
używany był do noszenia gitar, nie? To są jajka. Jedną mogę wziąć. Vladi does not understand. Vladi czegoś tu nie rozumie, ale... Vladi chyba nie rozumie, po co nam tyle rzeczy, nie? W sumie mi to też nie na rękę, że ja muszę biegać z jednej strony na drugą, tylko po to, żeby tu sobie kluczyk znaleźć, tam go, w sensie jak sobie sprawdzałem wszystko, nie? Ale tu miałem kluczyk na stole, tam miałem iść. Później jeszcze na drugą stronę. Jak ktoś chce sobie grę pozwiedzać, no to niestety, ale takie wymogi są w tej grze, nie? No ja chciałem sobie grę pozwiedzać, tak? Ponieważ chciałem sobie grę pozwiedzać, no to przeszedłem trzy razy w jedną stronę. W sensie raz w tę stronę, raz w drugą stronę. No wiecie, o co chodzi. Myślę, że to jajko mogę rozbić młotkiem. Okej. Okay. Mamy jakieś coś. Co to jest? A widzicie to? To jest jakiś drucik. To jest drucik czy jakiś sznurek? Nie wiem, mogę to przetłumaczyć, ale po co tak coś? W każdym razie to jest drogi wytrych. Bardzo drogi wytrych. Lockpick, to jest wytrych. Bardzo drogi wytrych na świecie. Ale nieprawdziwe, tak? Okej. Okay. Jako mądry ekonomista pracował. Okej. Okay. I coś tam przetłumaczyłem z tego, nie? I pokazuje, że coś jednak więcej. Przynajmniej pokazuje, że jednak nie czegoś wtedy nad tym angielskim ta nauczyli, nie? Ja cały czas mówię, że nie chce mi się tłumaczyć. Ale przynajmniej pokazałem w tym momencie, że jednak nie czegoś na angielskim uczą, tak? Okej, okay, otwieramy tam to na gitary. Ten cellocase. A w cellocase mamy... O, to tu też jest. Okej, okay, Vladi tego nie powie, ale najprawdopodobniej może wczołgać się do odblokowanych drzwi. Może się gdzieś wczołgać i odblokować drzwi. To gdzie on się może wczołgać, co? Gdzie on ma się nam wczołgać? To się nie wczołga, bo nie ma gdzie. No to w takim razie trzeba poszukać. Może do jakichś tych. O właśnie. Do kanału. Vladi? Sorry stary, ale... Jestem za duży, żeby tam wejść, więc muszę coś tam. In there? Oh, butzel boy. Otwórz nam drzwi, bo chciałbym już stąd iść. Stupid idiot, making Vladi crawl through dumb thing. What is Vladi supposed to do in here? Stupid! Stupid wires everywhere! Why is this stupid... Why is this stupid thing upside down? Makes no sense! How stupid are these idiots? Maybe a Vladi gets... Well, Vladi niech się prąd nie porazi. Pojgraj so mnioj! Okej, Vladi pogadał, otworzył drzwi. Hey, idiot! Did that work? Tak, otworzyły się drzwi. Stupid and say something! Fine, Vladi done anyway. Twój moj lusi drug, stupid idiot. Could get nowhere without Vladi. Vladi has to do everything. Oczywiście, że so, tak. Now what? Co teraz? Idziemy dalej. Mam nadzieję, że czegoś nie zagłuszyłem z tego, co mówił Vladi, ale widzę, że się coś otworzyło. A to idziemy zobaczyć. Jedyne... Nie, chyba jest jedno miejsce, gdzie mogę wejść. W sensie dwa są wejścia, gdzie mogę wejść. Mam nadzieję, że czegoś nie za tym... Nie zagłuszyłem z tego, co mówił Vladi. Ale chyba Vladi nie pójdzie po schodach. Gdzie ty jesteś? Vladi? Ty jesteś tu. Myślę, że tobie się nie chcesz po schodach, więc ja szybko zejdę na dół, a ty się steleportujesz, tak? Więc Vladi, za to, że zrobił tę dobrą robotę, zasługuje na nagrodę. Tylko szkoda, że nie mogę tej nagrody mu dać. Vladi, co byś chciał, co? Jakieś ciasteczka? A ogólnie co, nie do miśki. Takie zabawkowe. Bo nie z zabawką przecież. W sensie był zabawką, ale stał się prawdziwym miśkiem. Miśkiem, który się czołga do tunelu wentylacyjnego, gdzie jest brudno.
Czyli jednak została nam jedna możliwość. Nie przejdę tędy, bo przez te pudła po pomarańczach i to jeszcze mega, nie mogę przejść. Więc jedynie miejsce, które kojarzę, że było zamknięte, to jest tam. Idę powoli, mógłbym to zrobić szybciej. Tu było wejście zablokowane. Idziemy ogarnąć temat. Okej, okay, wejście jest otwarte. Vladi, przyszedłeś? Gdzie ty jesteś? Steleportowałeś się? Tak. Okej, okay, Misiek. Znowu musimy iść po schodach. Idziesz ze mną? To be an idiot in there. It would be very bad. Vladi, stay here. In case you do something stupid. Okej, okay, Vladi nie idzie w takim razie, skoro już widzę, że ja nie przyszedł przez próg tych drzwi. Vladi nie idzie, ale ja idę, bo coś z tą rurką muszę zrobić. A ogólnie co to jest za rurka? Nuclear Fuel Roda. Ktoś chce, nie chce, gdzie to chce. Mi się nie chce. Utłumaczyć. To jest jakiś słup przyczepiony do ściany, okej. Okay. Znowu jakieś rury. W końcu jestem w kanalizacji, jak tak? No to pewno tu będzie rur. Ja sobie tu mogę wejść, ale niewiele tu jest. Są tylko kamienie, które spadły i coś zawaliły znowu. Tutaj widzę, że jest jakieś przejście, a poza tym nie ma nic. Okej. Okay. Co to za ten? Power plant entry. Okej, okay. Power plant entry. Danger. To jest jakieś miejsce niebezpieczne, ja tam mam wejść. Okej, okay, zegarki. Super, wszystko fajnie. Czyli co, ja mam to kliknąć? A może pierwsze pójdę tędy i zobaczę, gdzie mnie to prowadzi. Okej. Okay. Ja mogę iść tędy? I mogę iść tędy. To miejsce nigdzie nie... tędy nigdzie nie dojdę. Okej. Okay. Widzę, że tu jakiś labirynt. To ja może jednak wrócę i nacisnę ten przycisk. Czy dobrze idę? Tak, ten. To może jednak... Containment control. Ile mam czasu? 115, już lecimy. Bo wszystko wybuchnie. Ja mam pewno tą rurkę zatkać tam. Przynajmniej wiem, że nie iść w tamtędy. Mam tą rurkę pewno odstawić, żeby nic nie wybuchło, tak? Tylko nie wiem, którym iść, bo to jest jakiś labirynt. Niby... Ja pierwsze wejście skręciłem, bo wydaje mi się, że daleko mnie to nie będzie prowadzić. Tędy. Trochę się laguje. I gdzie ja mam iść? Tędy? Nie. Tutaj. Gdzie ja jestem? Jakiś labirynt tu... Czek... Gdzie ja jestem? Sorry bardzo, ale... Aha, wróciłem na start. Super. To może jednak... Nie mogę tego... Nie mogę tego kliknąć. Ja wróciłem na start. Po prostu ten labirynt jest taki... Nie wiem, którym tu iść, nie? No to jednak może mi się pierwsza próba nie udać. Nie tędy, tutaj. Gdzie jest wyjście? Tu. Może pójdziemy tędy, co? Czy to jest dobre wejście, czy znowu się wracam? To jest znowu ślepy zaułek. To chyba pierwszy... Więc uwaga, jakby miało coś wybuchnąć. Bo to jest jak coś na czas. Ja nie wiem, który tu iść, nie? Może jednak powinienem sobie sprawdzić przed wejściem tutaj, gdzie się tu idzie. Jak ja się tu zaplątałem, widzicie? Ja w ogóle się tu całkowicie zaplątałem. I znowu wróciłem na start. Faktycznie wybuchło. Okej, okay, lecimy, tylko nie wiem gdzie trendy.
tutaj. Tędy. Idziemy tędy. Idziemy tędy. Idziemy tędy. 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 O, tu jest jakaś ścieżka. Tędy nie szedłem. To może tędy mam iść. I kojarzę, żebym tędy szedł, więc idę. Idę tędy. Ojej, gdzie jestem? Tu jest wszystko tak... Gdzie ja mam tu iść? Czy mam iść tu? Nie. Mam nadzieję, że się znowu na początek nie wracam, bo jak wybuchnę znowu, no to... Ojej! Gdzie tu się idzie? Widzicie, ja nie gram, nie znam gry. Na pamięć przynajmniej. Super. Okej, wróciłem tu i co z tego? O, wyszedłem. Teraz wrócić. W sumie nie wiem, jak ja tam doszedłem, ale jakoś doszedłem. To chyba nie będzie żadnych tutaj problemów z powrotem. Idę po prostu prosto, żadnych zakrętów nie robię, po prostu idę prosto. I wydaje mi się, że teraz jestem w stanie to zrobić. I ogólnie gdzie ja poszedłem, bo ja poszedłem gdzieś naokoło. Tutaj? No. Się zagubiłem. Okej, no to w takim razie trzeba to powtórzyć. Druga porażka, ja w ogóle się zgubiłem w tym labiryncie, sami widzieliście. Trzecia próba. Mógłbym po tej nieudanej trzeciej próbie po prostu zakończyć odcinek. Jest tak, tu się szło i tutaj gdzieś było przejście ten, nie? Tu się szło tędy. I tu się szło tędy. A, pamiętam, taki jest ten. Nie tu. Jakie to poplątane. I teraz nie wiem, czy ja przypadkiem nie wracam się z powrotem, nie? Wróciłem się przecież. Pamiętam te rury, że to one prowadzą do początku przecież. Ja muszę iść tędy, tędy. Tędy nie, tędy. Tam zegarek mi już pika, nie? Wszystko fajnie, tylko że ja nie wiem, gdzie tu się idzie. Tutaj. Albo nie, bo wróciłem się znowu powrotem. Jakie to poplątane, ten labirynt. O, mam. Tylko żeby mi nie wybuchło, nie? Już mam dosyć, powtarzałem tego. Ojej. Tym bardziej, że tu jest pełno mgły, nie? To chyba jest tędy. Nie, to nie tędy, bo ja się znowu wróciłem. Powiedzcie mi, komu się te trzy próby już nie udały? Czy jestem ten jedyny, który tak błądzi po tym labiryncie? Gdzie mam iść? To może... pozwiedzam, co? Bo przez te mgły to ja nie widzę, gdzie są tutaj ścieżki. Tędy... tędy... tędy. Tam jest ślepy zaułek, to tędy. Teraz mam iść tędy. Ja sobie zwiedzę to.
bo widzę, że ja nie jestem w stanie połapać się, gdzie mam iść. Nie, ja mam iść tam daleko. Tu jest przejście. Nie, tam jest ślepy zaułek. Tu jest ślepy zaułek. To mam iść tędy. Mam iść tędy. Znowu ślepy. Halo, gdzie jestem? Nie, tędy nie. Tutaj jest jakieś przejście. Czy ja dobrze idę, czy ja znowu zrobiłem kółko? Nie, ja znowu zrobiłem kółko. Nie ma tu nic. Czyli ja dobrze. Okej, teraz tylko ogarnąć, jak się tu wraca. Się wraca tędy. Wraca się tędy. Widzicie, że to jest labirynt, więc żeby to się odnaleźć, no to jednak więcej roboty trzeba. Więc dobrze, że ja sobie poszedłem zwiedzić to teraz. Widać, że źle jest, jak się nie zwiedzi. Trzeba iść tędy, bo tylko tutaj jest przejście. Tędy. Oj, tędy. Tu mam iść. Gdzie ja jestem? Ja się w ogóle pogubiłem w tych labiryntach. Tu się idzie. Tu się idzie. Sorry bardzo, ale ja się pogubiłem. Jestem w stanie tam dojść, tak, ale nie jestem, nie umiem wrócić. Tam byłam, ale ja mam iść chyba tędy. Mam nadzieję, że nie jestem jedyny, który się tak gubi w tym labiryncie. Się okaże, że ja tu niby fajnie wszystko, a potrafię labiryntu przejść. Tutaj może pójdę co, bo ja znowu obkrążyłem chyba wszystko. Jakbym jeszcze wyszedł z tego, nie? To było fajnie. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś zanudzenie odcinka, że wam się to jednak chce oglądać, a nie wam się nie chce tego oglądać, bo ja błądzę po labiryncie. Już wiem, jaki tytuł jest tego odcinka. Trudny labirynt. O, wyszedłem. Teraz tylko trzy próby były. Teraz jest czwarta. Jeszcze się polagowało, super. Czy byś tędy? Tędy, tędy. Tutaj było gdzieś skręt w prawo. I tak nie pamiętam każdej dróżki, ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić to tym razem. Albo się nie uda, bo znowu wszedłem gdzieś w ciemną uliczkę i nie wiem, gdzie jestem. Czy tędy? Tędy. Tak? Tutaj? Znowu mi wybuchnie, nie? Bo ja przez 65 sekund tam nie dojdę. Jak to jest, że ja nie potrafię tam dojść? To może pójdziemy tędy. Nie pójdziemy tędy, bo to nigdzie nie prowadzi. Sorry bardzo, że czwarty raz mi to wybuchnie, ale ja nie wiem, gdzie jestem. Wybuchnie, bo już pika. Uwaga, będzie wybuch. Tędy. Znowu jestem przy wejściu chyba. O mamo.
Znowu wybuchy, nie? Cztery wybuchy, no. Czy to nie jest piąty przypadkiem? Okej. Uwaga. No, znowu doszedłem do pojemnika, nie potrafiłem wrócić, nie? Lecimy z tym tematem, no. Trzeba to tam donieść, skoro ja mam zrobić ciągle. Wszystko mi się polagowało, super, wszystko fajnie. Tu się idzie tędy. Się idzie tędy. Się idzie tędy. Się idzie tędy, czy... Tędy chyba. Zaraz się okaże, że ja cały czas źle szedłem, nie? I przez te błędy. To jest jakieś przejście. Cały czas nie wiem, jak ja się to gubię, nie? Niby jakoś jestem tutaj w stanie dojść do tego pojemnika, ale nie potrafię wrócić. Wiem tędy tak dalej, skoro tu jest jakaś ścieżka. Ile ja tych kółek zaliczę dzisiaj, co? Nie mam tyle czasu, żeby... O, mam. Pojemnik. Wkładamy. Tutaj. To jest tylko wrócić. Jestem w stanie, tylko muszę to udowodnić. Okej. To trzeba iść. Tutaj może. Nie tędy, bo tu się wróciłem. Potrafię wrócić i wejść, ale na czas, no to niestety już tego nie potrafię. Musiałbym się nauczyć, jak ta trasa wygląda. Ten odcinek nie będzie taki, jak zaplanowałem, bo nie zaplanowałem, że aż tyle porażek zaliczę. Może jednak pójdę powoli. Ogarnę jeszcze raz, jak się tędy idzie. Poszedłem na razie w lewo. To jest zbudowane miejsce. Tędy nie miałem iść. Nie. To miałem być w lewo. Stąd to ja mam się wrócić, tak? Stąd to ja mam się wrócić. Tych zakrętów raczej nie pomylę. I z tego miejsca mam udać się w lewo. Tutaj nie ma żadnych specjalnych zakrętów. Sens tutaj, jak pójdę w lewo, no to się zabłądzę. Przyszedłem stamtąd. Trzeba pamiętać, przyszedłem stamtąd. I teraz mam iść tędy. Mam iść tędy. I teraz mam iść tędy. Trzeba, no, w sensie, no, tutaj na UFO zapamiętuje się przez to, że takie szczegóły są, nie? Tędy się nie pójdzie, to muszę iść tędy. Tędy nigdzie nie skręcę, tutaj też nigdzie nie skręcę. Tu nigdzie nie skręcę, nie, nigdzie nie skręcę. Tutaj może mam iść, nie, tu jest ślepy zaułek. Mam iść tędy. I tu już jest błąd. Czyli nie tutaj miałem iść, a tutaj jeszcze był jakiś zejść, skręt pewnie, tak? Właśnie tutaj był skręt. Uwaga, czy ja przypadkiem... Jakie
to jest trudne. Niech mi ktoś powie, że to nie jest trudne, bo to jest trudne, jak się nie zna labiryntu na pamięć. Myśl tędy, żeby wrócić. Nie, bo to jest ślepy zaułek. I ja doszedłem do tego, tak? Wsadziłem tę rurkę dwa razy. Ale na tym się skończyło. No i wiem, że już ten odcinek będzie godzinny. Już do godziny dojedzie. Pójdziemy jednak tędy. I to jest... Tu się wróciłem. Tędy bym szedł, żeby wrócić na start. Tutaj nie ma żadnych specjalnych ścieżek. Okej. Teraz tylko wejść tam. Jeszcze raz tam idę. Mógłbym sobie zrobić niby cięcie, nie? I po przerwie po prostu przejść sobie i ogarnąć, którędy się idzie. No jednak może kogoś to interesuje. Znaczy ta gra kogoś interesuje. Na pewno nie mam iść ten. Znowu zrobiłem ten błąd i znowu. Teraz ja myślę, jak się tam wyjść. Tutaj, dobra. Teraz tak. Tam się wraca. Tam się idzie. Tam... I którym ja mam teraz iść? Prosto może, bo prosto już w ogóle nie idę. Nie. Prosto mam iść? Mam jakieś tutaj... jakby te haki. Czy to ma być prosto? Teraz się okaże, że o to chodzi. Halo, halo, gdzie jestem? Nie, ja wróciłem się. Ja poznaję tą trasę, ja się wróciłem. To ja pójdę jednak prosto. Pójdę tędy. Jak pójdę tędy... A, to ja się... To jest po prostu... Tu się krążę wokoło. Bo to może mam iść tędy w takim razie. Może jest jakieś przejście, którego to cały czas omijam? Tędy nie? Hola, hola, gdzie jestem? Szedłem stamtąd. Tu jest jakiś skręt? Tędy nie wejdę. Tędy nie wejdę, bo mnie prowadzi w ślepą uliczkę. Tu poszedłem tędy. Tu jest jakieś przejście, tak? Nie. Tutaj. I znowu wróciłem na start. Więc nie tamtędy. Tędy nie pójdę. Mam na pewno iść tędy. Dobrze szedłem cały czas. Tylko tutaj robiłem błąd jakiś, bo cały czas się wracam. Wow, doszedłem tu, nie? Tu doszedłem. Czyli skoro już tu doszedłem, teraz ogarnę, jak się wraca. Wraca się tędy. Myśl tędy. Teraz to wygląda na łatwiejsze, nie? Teraz tak mam wrócić tędy. Muszę wrócić tędy. Tak? Chyba. Teraz się okaże, czy ja mam wrócić tędy. I tędy. A tędy jak pójdę, no to... Wrócę tu. Ok. Teraz mam iść tędy. I teraz jak tędy pójdę, no to jestem w domu. Ale jak jednak skręcę, no to chyba nie będę w domu.
jeszcze raz. To ja poszedłem stamtąd. Jednak bym może iść tędy, ja dobrze szedłem. To wszystko omijam szerokim okiem. No okej. Okay. Spróbujemy po raz szósty. 3, 2, 1, start. Mamy 120 sekund w takim razie i lecimy z tym. Jak się polagowało. Tędy. Iść tędy. I teraz jak tu jest... Chwila. Tutaj miałem iść. Okej, teraz dobrze idę. Gdzieś powinien być ten pojemnik, nie? Dokładnie. Mamy pojemnik, teraz stąd wrócić. Tutaj nie ma nigdzie skręcać, tylko ja mam po prostu iść cały czas prosto. Chwila tutaj. Tędy. Może dojdę w końcu do... Uwaga, jest szansa. Uznaję tę drogę. 23 sekundy, udało się to. Jest zrobione. Wybaczcie, że tyle błądziłem, ale przez tą mgłę, przez to wszystko jest to jednak niełatwe. Ale mam na 23 sekundy udało mi się tu przejść. Nawet Bladipus do nas strzelił. Bladi do nas strzelił. Okej, skoro Bladi do nas strzelił, to możemy iść teraz do góry, tak? I może się ktoś przyznać w komentarzach. Czy też zaliczył 6 porażek, jak robił ten labirynt. Naprawdę, on nie jest łatwy. I ja już to udowodniłem. I też udowodniłem, że nie znam gry. W 100%. Widzieliście sami, ile ja błądziłem po tym labiryncie. Może ktoś tam się z oglądających lustrował, że no, ten labirynt jest taki łatwy, dlaczego ty tak błądzisz? Ale błądzę, bo... Jednak nie było to łatwe. Dla mnie to nie było łatwe. Powiem na serio, kiedyś oglądałem tą grę, ale niewiele pamiętam. Ale pamiętam, że ten, kto grał w tą grę, zaliczył ten labirynt co najwyżej w drugiej próbie, tak? A ja zaliczyłem ten labirynt chyba w próbie 5 albo 6. Nie. 5 prób. 5 prób. Nie. Ile ja zrobiłem tych prób? 5. No, 5. Albo 6? Kukurydz już nie ma. Ale w każdym razie tyle chyba mogę już czuć. Nie mogę wejść. Chyba znowu coś pominąłem. Na drugiej stronie tam miało mieć ten... kierownicę, że tak powiem. To jest ten kręciołek, którym się otwiera drzwi. To jednak chyba pominąłem coś w tym świecie tutaj. Coś tam pominąłem. Mam nadzieję, że wam też to nie przeszkadza, że trochę rzeczy pomijam, ale jednak pokazuje, że gry nie znam w 100%. Tak? I to nie jest na zasadzie, że to na potrzeby filmu. Po prostu coś sobie przypominam. No właśnie, tego nie zrobiłem. I teraz wyglądało, jakbym wiedział, że o to chodzi. No tak, no bo sobie poszedłem, bo przypomniało mi się przy okazji, że tam był ten przycisk, którego nie tknąłem. I to nie jest tak, że ja udaję coś tam. Nie. To jest na serio. Nie pamiętam wszystkich szczegółów. Żebyście uważali za jakiegoś alfa omega, który wszystko pamięta. Widzicie, nie wszystko pamiętam. Okej, w takim razie, skoro zrobiliśmy tamtą dźwignię, to teraz możemy wejść do tych drzwi. A wchodząc do tych drzwi... Tam widzę jakieś... wszystkie te sprawy do góry.
Znowu jest woda. O, tam pewno Gali musi wejść, bo widzę, że kanał wentylacyjny. No właśnie. Control, console, select. Jak tu mam coś znaleźć, tak. O, właśnie. Kolejny kamień. Ten kamień jak się będzie nazywał? Ten kamień nazywa się Walace. Mamy Walace, mieliśmy, zaraz mogę zobaczyć, jakie to były te poprzednie kamienie. Nie w tę stronę. Ogólnie niby w usie tu... W usie chodzi do przodu, S do tyłu. Natomiast jak jestem tutaj, no to S robi do przodu, a W do tyłu. Coś nie, też do przodu. To niby... Jeśli no, jak klikam W, to schodzi w dół. Jak klikam S, to wchodzi w górę. W każdym razie ja tu miałem zobaczyć, jak nazywały się te imiona, te kamienie. To jest Shamsi, tam był Wala coś, a ten się nazywa Mabel. A ten nasz teraz, to jak się nazywał? Mabel, Shamsi i... Uwaga! A już go przejechałem. Mavi, Shamsi, Mabel, Shamsi i Walace. Okej. Okay. W każdym razie teraz trzeba znaleźć tą konsolę. Trzeba iść w takim razie tam, bo widzę, że tam jest coś szczegółowego i chyba Vladi się nie ucieszy. Dokładnie. Vladi się nie będzie ucieszył. Another Lucy Grot. Okej, no to Vladi wchodzisz do oka. Niestety musisz wchodzić. Sorry cię bardzo, Vladi, ale jestem za duży najwidoczniej, skoro ciebie wysyłają. Is this Vladis purpose? Crawling? Sorry, stary. Climbing through stupid junk to get more stupid junk? And for what? This stupid garbage? This is useless. No use. No purpose. Just more garbage. Garbage for idiots. Always. Coś go wykopało. Garbage. Je tebja lublo. Hope this garbage worth Vladi suffering. But already know the answer. No, because it's garbage. No sorry, stary, ale to nie ja decyduję. Co robimy teraz? No teraz to ja bym musiał wziąć to coś i wsadzić na miejsce, które powinno być. Vladiego wykopali z kanału i teraz on się wkurza, bo on tam musiał wejść, nie? I to on dostał kopniaki, a nie ja. O sorry, Vladi, ale ja nie tworzyłem gry. Gdybym ja tworzył grę, to ja bym raczej się nie skazał na takie... na taką mękę. Ale wiadomo, że męczyć... mękę można z... Można bardziej cierpieć, nie? Bo kopniak, no to jest... takie... Okej. Okay. Zrobimy w takim razie z kucaka. Entity Hook Activities. Aktywujemy ten hack. Hook to jest hack, nie? Okej. Okay. Pierścień do góry. What stupid thing does? Vladi still think it garbage. Mam nadzieję, że nie zagłuszyłem Vladiego i słyszeliście wszystko, co on powiedział i w kanałach, i teraz. No nie od razu... A, no właśnie. Teraz już wiemy, że... Okej, jest znowu jakiś garbage. Ja ogólnie już w tym odcinku chcę zaliczyć ten tutaj... Tutaj miejsce, ten... To podziemie. Kanały wentylacyjne. Żeby już tutaj w następnym odcinku się nie kręcić, tak? W następnym odcinku po prostu... Nie wiem, szukać czegoś więcej. A tam cały czas są pudła, to tam nie wejdę. Trochę ten odcinek mi się przedłużył, ale to przez to, że musiałem tyle szukać w tym labiryncie. Nie wiedziałem nic, co mógłbym sobie pomóc, tak? No kukurydzy nie było, to kukurydzy nie ma. I to jak się nazywa? Whisk Hook 2. A ogólnie nie zwróciłem uwagi, jak się nazywało tamto. Nie, to było Hook Room... Coś tam... Hook Room 4 chyba, tak? Coś takiego. W każdym razie możemy otworzyć to wejście. Vladi, jesteś tutaj? Gdzie ty... Gdzie... A w tej mgle to... Kiepsko cię widać, miśku. Kiepsko cię widać w tej mgle. Ogólnie... Ja to nazywam mgłą, bo to wygląda jak mgła, ale to w każdym razie może też jakieś te... Jakieś opary, które znajdują się w wentylacjach, tak? Poszedłem tędy.
Nie wiem czemu, ale zainteresowała mnie ten tutaj zakręt. U. Jakiś stołek. Okej. Okay. To najwidoczniej w następnym odcinku pójdziemy na tą drabinę. A najpierw musimy znaleźć stołek. Jednak najpierw pójdę nie wiem gdzie. Poszedłem chyba źle, ale zainteresował mnie to przejście. Okej, okay, a tutaj co jest? Ja sobie mogę tą karteczkę przeczytać? Mogę. Okej. Okay. To jest jakaś znowu winda, tak? Elvertos. Jakaś winda znowu będzie. Może to nie jest ostatnie piętro w tym świecie. To chyba jeszcze nie ostatnie piętro w tym, nie? Coś jeszcze mogę tu znaleźć? Bo ja zacząłem od szukania, nie? W sumie i tak bym kiedyś pewnie szukał, nie? Dobra. No właśnie. Chyba podświadomie myślałem, że tutaj też znajdę jakiś kanał wentylacyjny i znowu będzie sytuacja, że Misiek będzie miał znaleźć te przyciski. Tu jest tak. Pierwszy przycisk to jest start, drugi przycisk to jest head, trzeci przycisk to jest it. Nie. Pierwszym przyciskiem jest ten czerwony, nie? Dla mnie. Ale ogólnie pierwszy przycisk to jest head, drugi to jest it, trzeci to jest rock, czwarty to jest int i piąty to jest auxi. Okej. Okay. Klikamy przycisk w takim razie. Okej. Okay. I znowu pierścień się podnosi, nie? On się podniósł pierścień, to też się podnosi. No chyba ten pierścień jest za ciężki dla tego. Opsik. Upsik. Titanio Vesilo. Why is this place so stupid? Nothing works. Idiot American machines. Super misiek. Zawsze masz jakieś pretensje. Well done, idiot. Breaking it will help. Stupid. You should take that dumb piece, see if you can fix it. No tak, właśnie. Skoro się zepsuło, trzeba naprawić. I to chyba ty sobie misiek z tym sam nie poradzisz, nie? Więc... Okej, okay, broken gear. Jakaś połowa Broken Girl. To jest jakaś połowa tego. Połowa kółka. Okej. Okay. To ja mam chyba to wsadzić to z powrotem, tak? Nie. No i widocznie to jest połowa, nie? Jedna część mi wypadła tu, a druga poleciała gdzieś. Jedna wyleciała tu, nie? A druga gdzie poleciała? Tego się nie dowiem w tym odcinku już. W tym odcinku to było wszystko. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Ja teraz znajdę sobie jakieś miłe miejsce na pożegnanie z wami. Okay. Okay. Misiek? Pożegnajcie się z Vladim. Pożegnajcie się ze mną, kto chce. Ja wam mówię. Cześć. I w następnym odcinku będziemy naprawiać tą maszynę. No tak, no nie zrobię tego w tym odcinku, bo już widać, że za dużo trzeba robić, a szukanie tego kółka, tej połowy tego kółka, no to jednak nie będzie chyba po prostu przejście kilku dróżek, tylko po prostu gdzieś będzie trzeba się udać. Ale tego już nie będę ogarniał w tym odcinku, no bo już jest za długi. Więc no... To było wszystko w tym odcinku. Tak jak mówiłem, łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I do następnego. Cześć! A właśnie. Specjalnie jeszcze włączyłem odcinek. Nie powiedziałem mu, kiedy jest ostatni. Jak ktoś nie czyta harmonogramu, a może się interesuje, kiedy jest następny odcinek. No to ja mogę jeszcze go ten termin podać. Tak? A termin to jest... Chyba... W tym tygodniu nie ma. Dopiero jest odcinek. Mogę powiedzieć, nie? Kiedy jest następny odcineczek. Bo może kogoś to interesuje, nie? Biorę to pod uwagę. Następny odcinek jest. A dzisiaj był? Się skończył? 22 listopad. 22 listopad jest następny odcinek, nie? No to... Where are you walking, idiot? Off to get more garbage?
Przy okazji Wlady wam jeszcze coś powiedział na koniec. Coś tam Wlady mówi, ale już go nie słychać. Okej. I po raz trzeci już mówię wam cześć. I teraz już na serio, nie wracam już do tego odcinka. Cześć.